Dzień dobry. Proszę Państwa, mam tutaj ciekawy okaz, okaz pierścienia haremowego, albo raczej imitacji pierścienia haremowego. Charakterystyczne dla pierścieni haremowych jest to, że składają się z kilku elementów. Te elementy z reguły są kameryzowane, każdy oddzielnie i razem one są spięte takim ruchom, taką blaszką, która sprawia, że te elementy są ruchome. To nie jest dokładnie pierścień haremowy, to powstało przez zlutowanie trzech wyrobów, jednego pierścionka i dwóch obrączek. Czemu ktoś tak to zrobił, nie wiem. Podejrzewam, że chciał zarobić na tym dodatkowe pieniądze, dlatego że sprzedaż obrączek jako takich używanych obrączek właściwie jest możliwa tylko i wyłącznie na złom. A ktoś najwyraźniej miał pierścionek, bardzo fajny, antyczny pierścionek, wykonany ze złota i tutaj jest tą górną częścią wykonaną z platyny, z diamentami oprawionymi w platynie. I no, chcąc zwiększyć jego masę w taki dziwny sposób, dolutował do tego dwie obrączki. Skąd to wiem? Już Wam mówię, to wynika z cech probierczych, które znajdują się właśnie na tych trzech elementach. Na tym środkowym elemencie znajduje się cecha probiercza austro-węgierska, stosowana w latach 1872 do 1922, tak zwana głowa lisa. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Znajduje się też imiennik HH, literki HH w ramce ze ściętymi narożami. No i to bezwzględnie wskazuje... Aha, i jeszcze głowa lisa jest z literką A. A to wskazuje probiernię w Wiedniu. Czyli oznacza to, że twórca o imienniku HH pracował w Wiedniu i w tamtej probierni był zarejestrowany. Na jednej z obrączek jest tylko i wyłącznie deklaracja, że to jest 585, czyli to jest kolejny wyrób. No a na kolejnej obrączce jest austriacka cecha probiercza stosowana w latach po roku 1925. I no to, tam nie ma, po prostu jest zeszlifowane miejsce, w którym, czy tam zalutowane zostało, w czasie lutowania tych wyrobów razem, zalutowana została częściowo ta cecha, więc nie można powiedzieć, z jakiej probierni to pochodziło. Na tych obrączkach imienniki są nieczytelne, bo też uległy zniszczeniu. Jeden został wypolerowany, a drugi został zalutowany i częściowo też wypolerowany. Więc tu o tych dodatkowych wyrobach niewiele mogę powiedzieć. Ale już Wam mówię, co znaczą literki H, do jakiego złotnika należały. Jak wynika z literatury, tutaj mam takie dość potężne opracowanie wszystkich złotników, którzy pracowali w obrębie probierni wiedeńskiej, którzy tam byli zarejestrowani. I tutaj wynika z tego, że literki HH w ramce ze ściętymi narożami należały do Henryka Herszki albo Herzki. Widocznie nie umiano tego wypowiedzieć w Niemczech, dlatego zmieniono mu nazwisko. To był złotnik i jubiler. Pracował, zakład był czynny od 1876 roku w Prestigenstrasse 2 i tam pracował. Potem przenosił się kilkukrotnie pod różne adresy i ostatni raz został odnotowany w księgach w 1922 roku. I no, to jest granica tej książki, którą mam, dlatego że książka to są wszyscy złotnicy wiedeńscy do 1922 roku. Dlatego że pracownia mogła działać dłużej. I jest tu jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa, dlatego że wygląda na to, że Henryk Herszka pracował do roku 1908, a następnie zmarł. Dlatego że od 1908 tym znakiem posługiwała się Rosalia Herszka, czyli wdowa. Wdowa po zmarłym złotniku i być może też po zmarłych rzemieślnikach w ogóle, a po złotniku w szczególności, no to był szczyt feminizmu. To była najlepsza partia w mieście
I to była kobieta, która mogła sama prowadzić pracownię przez pewien okres czasu i używać znaku imiennego męża. Była też najlepszą partią na rynku matrymonialnym, dlatego że człowiek, który ją poślubił, mógł skrócić okres uczenia się na złotnika i mógł zostać od razu zarejestrowany w cechu złotników jako złotnik. Tam było tak jakieś krótkie przeszkolenie, więc zasadniczo, jeżeli pojawiała się na rynku matrymonialnym wdowa po złotniku, to natychmiast masa czarowników albo ludzi, którzy chcieli zajmować się tym rzemiosłem, natychmiast interesowali się ożenkiem z taką kobietą, z taką wdową. I tak się między innymi stało w tym przypadku, mianowicie od roku 1914, czyli kilka lat po tym, jak Rosalia Herszka została wdową, tego znaku HH w ramce ze ściętymi narożami używała Rosalia Herszka i Paul Hirschhorn. A następnie już w roku 1922, czyli to jest ta ostatnia odnotowany wpis w tej książce dotyczący tej pracowni, znowu używała to tego znaku solo Rosalia Herszka, czyli została wdową po raz drugi. Zasadniczo tradycją było to, że taka wdowa dość szybko się żeniła, no bo dużo mężczyzn oferowało dość duże wiano dla takiej złotniczki. Zresztą Cech czy bracia Cechowi też tam zabiegali o to, żeby jak najszybciej ją wydać za mąż po raz kolejny, dlatego że no, nie chcieli wpuszczać do zawodu innych ludzi niż na przykład czeladników, którzy sami szkolili. Był jeden wyjątek w historii. Wyjątkiem była pracownia René Beauvoir. Jeżeli zobaczycie sobie gdzieś w różnego rodzaju opracowaniach, no to wynika z nich, że ta pracownia działała strasznie krótko. Ale jak znowu zaczniecie czytać o samym René Beauvoir, to on tylko kilka lat prowadził pracownię, a później zmarło mu się. No, okazało się, że jego żona używała tego znaku imiennego i w ogóle nazwy pracowni, jako René Beauvoir. I ona zatrudniała w pracowni kobiety, sama była designerką i zatrudniała kobiety złotniczki. No jest to bardzo ceniona dzisiaj i bardzo sławna biżuteria francuska, właśnie pochodząca z tej pracowni. No tam są gigantyczne ceny, uzyskują wyroby z tej pracowni na rynku aukcyjnym i na pewno biżuteria z pracowni René Beauvoir, tak naprawdę jego żony, to jest taka biżuteria kolekcjonerska, na której można naprawdę nieźle zarobić, jeżeli się w to inwestuje.